Nefilim czy demony współżyjące z kobietami to są tematy, które wielu interesują. A są to koncepcje wyciągnięte z Biblii. Ale co tak naprawdę Biblia mówi na ten temat? Trochę już wspomniałem o tym w odcinku Czy wolno żenić się z katoliczkami? Jeśli masz ochotę, możesz obejrzeć. Ale dzisiaj skupimy się tylko na tym. Tam tylko zrobiłem lekkie wtrącenie. Dzisiaj skupimy się tylko na tym jednym fragmencie. I konkretnie chodzi o w sumie jeden werset, który jest oczywiście w kontekście innych. Niemniej jednak przeczytajmy najpierw ten werset. To jest Księga Powstania, Księga Rodzaju, 6 rozdział, werset 4. A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi. Nawet i potem, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To są mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. Rzecz się dzieje przed potopem. I jakbyś zobaczył to właśnie te fragmenty, czyli ten 6 rozdział, wersety od 1 do 8, jest po genealogii Adama, ale przed genealogią Noego. I tam w tych właśnie 8 wersetach mamy uzasadnienie, dlaczego był potop. Dlaczego Pan Bóg zdecydował się tak drastycznie zadziałać. W wersecie 5 czytamy: a gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Więc dlatego tutaj mamy właśnie to uzasadnienie potopu. I małżeństwa właśnie córek ludzkich z tymi synami bożymi pogłębiały jeszcze problem. Dobrze, tylko najpierw się zastanówmy, kim są ci olbrzymi. I tutaj właśnie Biblia nazywa ich w oryginale Nefilim. I wiele jest kontrowersji na ten temat i wiele mitów powstało z tym powiązanych. Nawet współczesne mity, na przykład, jeśli się dobrze orientuję, w grze Diablo 3 ci główni bohaterowie są nazwani właśnie Nephilim, czy jakoś tak. Podobnie jest opisane, jednak bez wątpienia jest to zaciągnięta koncepcja właśnie z Biblii. I oni tam są przedstawieni jako jacyś nadzwyczajni tutaj bohaterowie. Czyli wiele mitów, również współczesnych mitów, powstaje właśnie na tej bazie. I wykorzystują to pojęcie. Ponieważ jest to dość ciekawy fragment, tak jak przeczytałem, tutaj wychodzi, że jacyś aniołowie, jacyś właśnie tutaj synowie Boży współżyją z kobietami, mamy jakichś olbrzymów, czy jakichś tajemniczych Nefilim. Ludzka fantazja się włącza od razu i widzimy, powiedzmy, Herkulesa i takie różne mitologie z tym związane. No dobrze, ale skupmy się teraz na konkretnie tym słowie Nefilim. Ono może pochodzić od słowa hebrajskiego pala, chyba się bardziej jako fala czyta, nie jestem pewien w tym związku z tym. Nie jestem jakimś znawcą języka hebrajskiego, wiem tyle, co gdzieś tam wyczytam, więc tutaj weź tej trochę rezerwy na to, co powiem. Jasne. W każdym razie, może ono pochodzić, i to jest opinia od różnych uczonych w piśmie, od słowa właśnie pala, co oznacza niezwykły człowiek. Ale jeśli nafal, słowo upaść, jeśli pochodzi od słowa nafal, które oznacza słowo upaść lub upadły, lub tych, którzy upadają na innych, i na przykład oznacza ono najeźdźców, czyli wtedy to słowo by oznaczało bardziej kogoś upadłego, upadłych ludzi. Lub najeźdźców, tych, którzy najeżdżali, którzy mordowali, i w ten sposób to również może być tłumaczone. Z kolei w Księdze Liczb, 13 rozdziale, 33 wersecie, czytamy sprawozdanie zwiadowców, którzy poszli Izrael, gdy miał zdobyć Kanaan, najpierw wyszli zwiadowców. I to jest zeznanie tych zwiadowców. Tam też widzieliśmy olbrzymów, synów Anaka, pochodzących od olbrzymów. Przy nich wydaliśmy się sobie jak szarańcza. Takimi też byliśmy w ich oczach. Więc zwiadowcy idą i zdają to sprawozdanie. Widzieli tam olbrzymów. I tutaj słowo przetłumaczone jako olbrzymi to jest właśnie słowo Nefilim. I to nam pokazuje, że Nefilim byli bez wątpienia nadzwyczajnie rozwinięci fizycznie i trudni do pokonania, bo w ten sposób odebrali to zwiadowcy. Ale to jest bardzo ważne. Ci Nefilim nie mogli być potomkami przedpotopowych Nefilim, dlatego że podczas potopu zginęli wszyscy z tamtego rodu i tylko Noe z rodziną wszedł do Arki. Więc tutaj mamy coś innego. Tutaj mamy bardziej opis tych zwiadowców, który nawiązuje do jakichś właśnie starych historii przedpotopowych, ale to nie jest, że to są
ci potomkowie, tak? Tamtych przedpotopowych. Tak. I czyli można byłoby od razu pewien wniosek wysnuć, że jeżeli ci Nefilim byliby efektem małżeństwa kobiet z aniołami, z demonami, to w takim razie, za co Pan Bóg niby, bo w tej teorii to jest, że Pan Bóg za to sprowadza potop, to by znaczyło, że po potopie również to miało miejsce. Więc raczej trochę bez sensu, ponieważ to miało zakończyć tę sprawę. Dobrze. Tak, i teraz tak. Takie tłumaczenie właśnie było używane w starych przekładach. Na przykład w Septuagincie. I dlatego właśnie Nefilim jest przetłumaczony jako olbrzymi. Z uwagi na te stare przekłady, które najprawdopodobniej, tutaj nie możemy mieć pewności, były podyktowane tym, że to sprawozdanie takie było. Że oni mówią, że my byliśmy w ich oczach jak szarańcza. Że dlatego najprawdopodobniej zdecydowali, że okej, pewnie chodzi o olbrzymów. Jednak nie możemy tego wiedzieć. Raczej tak jest. Niemniej jednak, bo rzeczywiście to sprawozdanie to sugeruje, ale pewności mieć nie możemy. Jednak gramatycznie, jeżeli zaraz prześledzimy sobie ten fragment, zobaczysz, że słowo, że właśnie to Nefilim nie może stwierdzić, że to jest efekt związków tych synów bożych z córkami ludzkimi. I ani nie można powiedzieć, że to o nich jest mowa, jeżeli mówimy o mocarzach. I zwróć uwagę, raz jeszcze werset 4, 6 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, czyli Księgi Powstania. A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi. Nawet i potem, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To są mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. Czyli jeszcze raz. Czyli w tych dniach byli na ziemi olbrzymi. Okej, świetnie. Stwierdzenie faktu. W tych dniach byli na ziemi ci Nefilim. I nawet i potem. Okej, później też byli. Kiedy? Gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. I to jest jedno z wierniejszych, może nie wiernie, bardziej dosłownych przekładów, bo niektóre współczesne przekłady, które nie są dosłownymi przekładami, bardzo tutaj tę rzecz wykrzywiają, że rzeczywiście można odnieść wrażenie, że właśnie to jest efekt. Ci Nefilim są potomkami tych związków, ale tutaj tak nie jest napisane. I jakbyśmy zobaczyli sobie oryginał, mam też zresztą przed sobą, to byśmy widzieli jasno, że tak nie jest. Że to absolutnie nie można gramatycznie stwierdzić, że to o tutaj chodzi. Czyli nawet i gdy potem synowie, czyli ci olbrzymi, oni byli przed, tak? Przed tym, jak synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich. I nawet i potem byli, gdy to miało już miejsce. I teraz one rodziły im synów i ci synowie tych związków, oni byli mocarzami, nie Nefilim. Okej? Okay? Więc warto tutaj to sobie jasno zobaczyć i tak to właśnie wygląda. Tak. I jak właśnie tutaj w oryginale, jak widzę, tutaj mam niestety o angielski przekład taki jakby na oryginał, to jest dosłownie jakby to powiedzieć, że były the daughters of men and they bore them children, tak, tutaj w domyśle, że rodziły im, who the mighty men, że oni, te dzieci, były tymi mighty men, czyli tymi właśnie potężnymi wojownikami, potężnymi ludźmi. Dobrze, więc tak to wygląda. I to troszkę może twoją fantazję i wyobrażenia na temat Nefilim może rozbiło, sorry. Tak po prostu jest, takie są fakty. Dobrze, więc teraz zastanowimy się chwilkę nad tożsamością synów Bożych, bo cały czas coś tutaj nadprzyrodzonego ma miejsce, czyli mamy synowie Boży, schodzą z góry i właśnie współżyją z tymi kobietami, tak, córkami ludzkimi. No i mamy trzy poglądy na ten temat. Pierwszy pogląd to jest, że synowie Boży to aniołowie. I na podparcie tego mamy parę wersetów. Przykładowo Joba 1:6, gdzie jest napisane w ten sposób. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży, znowu to samo stwierdzenie, przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Czyli tutaj mamy wyraźnie pokazane, że jacyś aniołowie, jakieś istoty pozaziemskie, bo również wśród nich jest szatan, one spotykają się na jakiejś naradzie gdzieś w niebie. Okej, i podobnie mamy w Joba 2:1, czy właśnie w Joba 38:7.
Podobnie właśnie jest użyte słowa, to słowo właśnie oznaczające synów Bożych, to samo, które jest użyte w 6 rozdziale pierwszej Mojżeszowej do określenia jakichś istot nadprzyrodzonych, boskich. I według tych właśnie, według tych relacji, przepraszam, według tego, tej koncepcji, córki ludzkie współżyły z aniołami czy demonami, no bo rozumiem, że Pan Bóg tego nie pochwalał, więc to musieli być ci upadli aniołowie, czyli demony. I ich potomstwo miało być w połowie nadprzyrodzone i posiadać wielką siłę. Właśnie to wszystko na tym bazuje, na tym złym spojrzeniu na analizę tego wersetu, w którym to niby Nefilim są efektem tych związków, co jak pokazałem, nie może być gramatycznie, jest niepoprawne gramatycznie. To nie pasuje tam. I to nie jest moja opinia, jest opinia badaczy pisma, i którą ja po prostu wam teraz przedstawiam. Dobrze. Więc właśnie na tym to polega, że oni mieli nadprzyrodzoną siłę i oni byli Nefilim, właśnie coś jakby Herkules, tak? I te wszystkie mitologie, gdzie mamy pół Boga, pół człowieka, który ma niesamowitą siłę, niesamowitą moc i tak dalej. Coś w tym guście. Tylko że Jezus powiedział bardzo ważne słowa w Mateusza 22:30. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. Więc Jezus powiedział wyraźnie w tym fragmencie, że aniołowie są, się nie żenią i za mąż nie wychodzą. A tutaj mamy, że brali sobie ich za żony. Więc aniołowie nie robią takich rzeczy. Po prostu aniołowie nie mają możliwości prokreacji. I moim zdaniem jest to jasne z tego, co jest tutaj przedstawione. Tym bardziej, że ten fragment, ten 30 werset 22 rozdziału Mateusza, jest w wyraźnym kontekście do kwestii tego, kto jak, właśnie dzieci i żeniaczki, kto jak, z kim będzie mężem i żoną. Więc tutaj, no, myślę, że to jest to solidny argument przeciwko tej teorii. Dobrze, druga teoria jest taka, że to sformułowanie może oznaczać również ludzi, po prostu ludzi, jakichkolwiek. I tutaj możemy zobaczyć Łukasza 3:38, gdzie mamy genealogię Jezusa aż do Adama i końcówka genealogii brzmi tak, 38 werset. Syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga. Czyli Adam jest tutaj nazwany synem Boga, no bo rzeczywiście to Pan Bóg był tym, który dał mu życie. W psalmie 82, wersecie 6, ludzie są ogólnie nazwani synami Najwyższego, no albo ci, którzy przyjęli przesłanie, które Pan Bóg kieruje, są tak nazwani. I powiedziałem, jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego. I dodatkowo, gdyby to, co jest opisane w drugim wersecie Księgi Rodzaju 6 rozdziale, miało dotyczyć aniołów, to dlaczego za grzechy aniołów ludzkość miałaby być ukarana? Jeszcze raz przeczytam może ten drugi werset, bo go jeszcze nie czytaliśmy. Synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali. Czyli tutaj mamy aniołowie, którzy się żenią niby, tak? W każdym razie dlaczego? Dlaczego właśnie Pan Bóg miałby karać ludzi za grzechy aniołów? Trochę to nie ma sensu. Tak jak powiedziałem, ten cały fragment jest uzasadnieniem potopu. Dlaczego Pan Bóg miałby karać ludzi za grzechy aniołów? Inna teoria mówi o tym, że synowie Boży to królewscy despoci i że oni uprawiali poligamię, biorąc sobie tyle żon, ile chcieli. Jest to uzasadnione tym, że niektórzy królowie w Biblii są nazwani synami Boga. I teraz zobaczymy 2 Samuela 7:14. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. I to jest w odniesieniu do, jeśli dobrze pamiętam, Salomona. 1 Kronik 28:6. I powiedział do mnie, Salomon, twój syn, znowu do odniesienia do Salomona, to on zbuduje mój dom i moje dziedzińce. Jego bowiem wybrałem sobie za syna, a ja mu będę ojcem. Czyli mamy tutaj pewną sugestię, że królowie byli nazywani właśnie tutaj synami Boga. I ponadto możemy zauważyć, że niekiedy w Biblii ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, są nazwani słowem Elohim. I w Księdze Wyjścia 22:8 czytamy, jeśli złodziej nie zostanie znaleziony,
pan tego domu stawi się przed sędziami, by okazało się, czy nie wyciągnął ręki po własność swego bliźniego. I znowu mamy tutaj sędziami i to jest tutaj przed Elohim, co sugeruje jakąś jakby boskość tych sędziów, co oczywiście nie o to tu chodzi. Chodzi o tych namiestników, wysoko postawionych ludzi. I teraz w tej interpretacji córki ludzkie to były po prostu zwykłe kobiety, które trafiały do, które nie były z królewskiego rodu i które trafiały do haremów. Problem w tym, że nigdzie w tym fragmencie, ani w ogóle nie, w żadnym fragmencie Biblii nie jest mowa o królach, znaczy, że on, to była jakaś grupa królów. Nie ma nigdzie czegoś takiego, że grupa królów jest jakby wyodrębniona i nazwana właśnie Nefilim. A dodatkowo w tym fragmencie, który w 6 rozdziale Księgi Powstania, tam nie ma w ogóle mowy o królach, jest tylko słowo użyte Nefilim i kropka. I tyle. Więc ciężko jest wyciągnąć taki wniosek. Jest to dość ciekawa interpretacja, jednak moim zdaniem za daleko idąca. I ostatnia teoria to jest taka, że synowie Boży to sprawiedliwi potomkowie Seta. Tak, i a właśnie, a córki ludzkie to są potomkinie Kaina. I tutaj Biblia w innych miejscach nazywa sprawiedliwymi właśnie potomkami Bożymi. Ja polecam, gorąco polecam w tym temacie, żeby może bardziej się zgłębić, wykłady profesora Bora, Byohry się pisze, i one są dostępne na YouTubie, nawet bardzo dużo z nich jest przetłumaczonych i one bardzo ciekawie pokazują tę kwestię, jak wyglądały sprawy przedpotopowe w kwestiach właśnie tego rodowodu. Polecam te wykłady. Bardzo ciekawie można sobie poszerzyć spojrzenie na te kwestie. I rzeczywiście Biblia w innych miejscach nazywa sprawiedliwych potomkami Bożymi. I zobacz na przykład Księga Powtórzonego Prawa 14:1. Jesteście dziećmi Pana, swego Boga. Nie będziecie się kalać ani robić łysiny między swymi oczyma po umarłym. W Izajasza 43:6 czytamy. Powiem północy, oddaj, a południu, nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Znowu mamy powiedziane, że ci sprawiedliwi, ci, którzy żyją z Bogiem, są synami Najwyższego. W Malachiasza 2:10. Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu więc brat zdradza swego brata, naruszając przymierze naszych ojców? I podobnie mamy w słowach Jezusa w modlitwie, którą każdy zna, czy jest wierzący, czy nie, Mateusza 6:9. Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. I tutaj mamy wyraźnie tę koncepcję pokazaną, że jeżeli ktoś uwierzył, to już nie jest ojcem, to już jego ojciec nie jest jego ojcem, ponieważ w tym momencie jego ojcem jest Bóg. Stare przeminęło, teraz jest tylko nowe. Człowiek musi umrzeć dla starego życia i staje się, naradza się w nowej rodzinie, w rodzinie Bożej. Twoim ojcem teraz jest Bóg. I ta koncepcja bardzo pasuje do reszty Biblii. I tutaj, wracając do tej kwestii z 6 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, potomkowie Seta musieli porzucać swoje święte zasady. To byli ci święci, którzy byli, to był Kościół Boży, potomkowie Seta. Z niego się wychodzi Metuzalem, Henoch, tutaj prorok, czy Noe. To byli oni wszyscy, to byli święci ludzie Boży, to był Kościół Boży. I oni porzucali swoje święte zasady życia, dlatego, że jakieś niewierzące kobiety im się podobały. Do jakichś cielesnych przyjemności po prostu może się bardziej rozbierały, czy coś, nie wiem. Nie wiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie jest napisane, były piękne. Podobały się tym właśnie synom Bożym, więc oni się z nimi łączyli. Czyli oni musieli... Musisz dobrze pamiętać, że jeżeli ktoś łączy się z kimś niewierzącym, to musi porzucić swoje święte zasady. Będzie mu bardzo trudno zachować świętość i oddanie Bogu. I co jest ciekawe, że mimo wszystko to ich potomkowie, to potomkowie z tych właśnie mieszanych małżeństw, oni się stawali sławnymi ludźmi, ponieważ zasady Boże, one przynoszą olbrzymie błogosławieństwo. Tutaj można wspomnieć na przykład naród żydowski, który wiele, wiele już tysięcy lat minęło, odkąd odrzucili swojego Stwórcę, a mimo to są bardzo błogosławieni, oczywiście wśród prześladowań i wszystkich kar i tak dalej, które na nich spadły i strasznych rzeczy, jakie się dzieją. Niemniej jednak
widać to błogosławieństwo, ponieważ pewne zasady cały czas zostały się w nich. I myślę sobie, to jest moja opinia oczywiście, że podobnie mogło być przed potopem. Pewne zasady, które mimo wszystko zostawili ci ludzie, one sprawiły, że ich potomkowie byli sławnymi ludźmi. To też znaczy, że jeżeli teraz jesteś wierny Bogu, jeżeli ty i twoja małżonka jesteście, lub mąż, jesteście wierni Bogu, i będziecie wychowywać swoje dzieci w tych zasadach, to potomstwo może osiągnąć olbrzymie rzeczy. Byle tylko nie osiągałoby wielkich rzeczy na ziemi, tak? Tylko dla Królestwa Niebieskiego. Bo tutaj mamy inną sytuację. Potomkowie Seta skupiali się na sprawach ziemskich, ale korzystali z błogosławieństw, jakie zostały im dane. Po to, mieli ich wykorzystywać, te błogosławieństwa, dla budowania Królestwa Niebieskiego, a tymczasem wykorzystywali je w złych celach. I ten ostatni pogląd właśnie interpretuje słowo, sformułowanie Synowie Boży w sposób spójny w Starym Testamencie. Pokazałem parę wersetów, oczywiście ich jest dużo więcej. I on nie sugeruje też rzeczy bardzo dziwnej, która jest w sumie wyraźnie powiedziana w Biblii, że nie ma miejsca, to znaczy małżeństw z aniołami. Ja, jak dobrze wiesz, jestem, jeżeli już trochę oglądasz, jestem zwolennikiem tej interpretacji. Mi się wydaje ona najbardziej sensowna. Ja wychodzę z założenia, że jeśli da się coś wytłumaczyć w sposób taki oczywisty, jasny, to nie wymyślajmy sobie fantazji i mitów. Jeżeli oczywiście coś jest wyraźnie napisane i wprost, jak na przykład, nie wiem, Jonasz w brzuchu ryby, co nie idzie jakoś inaczej wytłumaczyć gramatycznie i jak tylko po prostu stwierdzić, że po prostu to jest jakaś bajka, co w ogóle tam nie ma sugestii do tego, albo po prostu stwierdzić, że to jest prawda. Więc tam nie mamy tej możliwości. Tutaj natomiast mamy taką możliwość. I ta możliwość jest najbardziej prawdopodobna. Dlatego mimo tego, że te historie rzeczywiście są interesujące, ludzie zawsze byli zainteresowani baśniami, mitami i tego typu rzeczami. To mimo tego, że to jest interesujące, musimy to zostawić. Tak mi się wydaje, ponieważ to nie jest zgodne z prostą wykładnią Biblii. Na dzisiaj to tyle. A jeszcze może powiem jedną rzecz. Mnie aż zaskoczyło. Jakiś czas temu, całkiem niedawno, jak właśnie pod tym odcinkiem, gdzie wspominam na temat już tego, ktoś mi zarzucił, że jestem cielesny, dlatego tego nie rozumiem. No właśnie, to jest ciekawe. Przywiązanie ludzi do mitów jest tak silne, że nawet ktoś może stwierdzić, że skoro ja tak tego nie widzę, to jestem cielesny, nawet nie jestem zbawiony, nawet jeszcze się nie narodziłem na nowo. Także, no uważajmy, gdzie idziemy ze swoimi wnioskami. Na dzisiaj to tyle. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że działamy na Facebooku i działamy na Telegramie, na który gorąco Ciebie zapraszam. To były Cienie Przyszłości. Ja jestem Szymon. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.